O tym, że przeciągi są szkodliwe, nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Każdy wie, co to jest przewijanie. Najczęściej powstaje ono na skutek przebywania w przeciągu, jazdy samochodem z otwartym oknem czy zdjęcia czapki z rozgrzanej głowy na wietrze. Dawniej nazywano to zacugowaniem. Skutki przewijania są bardzo dotkliwe. Ból szyi, głowy, karku, pleców, ucha. Dzisiaj wystarczy połknąć kilka tabletek, natrzeć się maścią rozgrzewającą i zazwyczaj jest po sprawie. Dawniej przewijanie staczano popiołem. Do dziś zabiegi takie przeprowadzane są na podlaskich wsiach, stosuje się je także w gabinetach terapii naturalnej. Do staczania przewijania potrzebny nam będzie przesiany popiół, koniecznie z drzewa liściastego, szklanka, czysta szmatka, łyżka i pojemnik na zużyty popiół. Największą moc leczniczą ma popiół zrobiony w Boże Narodzenie lub w Wielkanoc, ale ten pozyskany w inne dni jest także dobry. Sam zabieg nie jest skomplikowany. Napełniamy szklankę popiołem. Lekko ubijamy. Teraz nakrywamy szklankę szmatką i ujmujemy ją tak, żeby tkanina obejmowała całe naczynie. Owiniętą szklanką będziemy pocierać otwartą stroną przewiane miejsca. Nasz model twierdzi, że go przewiało, więc przy okazji pokazu jest szansa na dobry uczynek. Zaczynamy od głowy. Potem koncentrujemy się na najbardziej bolących miejscach. Ruchy powinny być koliste i wzdłużne. Zabieg taki może robić praktycznie każdy o dowolnej porze dnia i nocy. Dawniej uważano, że najskuteczniejsze są te przeprowadzane przed lub tuż po wschodzie słońca oraz przed lub po zachodzie. W trakcie staczania odmawiano w intencji chorego 3 razy Ojcze Nasz lub Zdrowaś Mario, a także inne modlitwy w zależności od regionu. Po skończonej modlitwie odstawiamy szklankę i sprawdzamy, jak ułożył się w niej popiół. Jeśli w popiele pojawią się luki, wyrwy i bruzdy, to znaczy, że nasz pacjent rzeczywiście był przewiany. Z wielkości, głębokości i rodzaju tych wyrw można wyciągnąć wiele wniosków. I tak na przykład, jeśli znajdują się one w dole szklanki, to znaczy, że przewianie jest zadawnione. Jeśli przy górnej krawędzi, to znaczy, że przewianie jest świeże. Duże wyrwy, mocne przewianie, małe, lekkie. Jeśli w popiele nie ma żadnych luk, to znaczy, że dolegliwości nie są związane z wiatrem i przyczyn należy szukać gdzie indziej. Wysypujemy teraz popiół i procedurę powtarzamy od nowa. W czasie jednej sesji zabieg należy przeprowadzać 3-krotnie w odstępach kilku lub kilkunastu minut. Możemy przygotować sobie od razu 3 szklanki z popiołem, wtedy nie będziemy musieli się z nim przesypywać. Trzeba też pamiętać, że użyty popiół wyrzucamy, nie nadaje się on do ponownego użycia. Nasz model rzeczywiście był przewiany, więc sprawdzimy, co się teraz pokaże w szklance. Wyrwy są wyżej, jest nawet dziura od góry, to znaczy, że przewianie jest usuwane. W zależności od potrzeby zabieg należy powtarzać przez 3 kolejne dni. Jak widać, metoda nie jest skomplikowana. Czy rzeczywiście skuteczna? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją wypróbować.